Witam Państwa bardzo serdecznie, Paweł Strumiński. Witam w kolejnym odcinku Porad Prawnych. Proszę Państwa, dzisiaj zajmiemy się tematem gorącym, a mianowicie ciszą wyborczą. Zbliżają się wybory i wiele osób o to pyta, zresztą też rozgorzałe dyskusje na ten temat, szczególnie po tym, jak w maju, zaraz przed wyborami do Europarlamentu, PKW udzieliło informacji, że danie tak zwanego lajka stanowi naruszenie kodeksu wyborczego, a szczególnie artykułu 105, który formułuje zasady agitacji w, między innymi właśnie w internecie, czy też formułuje zasadę, jak należy rozumieć agitację wyborczą. Co to jest ten lajk? No, na pewno Państwo spotkali się na profilach internetowych, szczególnie na Facebooku, z taką formą wyrażania właśnie czego? Czy to jest agitacja, czy to jest nakłanianie do zagłosowania na danego kandydata, czy to jest po prostu polubienie profilu, polubienie danej osoby, polubienie jej wypowiedzi, którą ona udzieliła właśnie za pomocą portalu internetowego. W mojej ocenie jest to zbyt daleko idąca interpretacja. PKW zbyt daleko poszła w swojej interpretacji, wyrażając zdanie, które nie może być uznanym za prawidłowe. Mianowicie, danie lajka jest, tak jak wspomniałem, polubieniem, nie jest, jest wyrażeniem emocji, a nie jest agitacją w świetle artykułu 105 kodeksu wyborczego. Tu jeszcze jest jeden aspekt tej sprawy, mianowicie trudność egzekwowania prawa. Ponieważ żeby, jak już mamy racjonalnego ustawodawcę, to żeby czegoś zakazać, to on również nadaje najczęściej sankcję i ta sankcja musi być egzekwowalna. W tym przypadku nie wyobrażam sobie egzekucji jakiejkolwiek z tego, że 30-40 osób dało lajka profilowi danej osoby, która jest akurat kandydatem w wyborach do, na przykład tutaj mamy akurat wybory samorządowe. Trudno egzekwowalne. Tym bardziej, że te lajki mogą przecież spływać z zagranicy. Kto je dał? No często możemy ustalić, kto je dał, bo mamy najczęściej profile również na internecie, ale to niczego nie zmienia. Nie stanowi to moim zdaniem agitacji wyborczej. Także spokojnie możemy obracać się w świetle tego internetu, nawet w ciszy wyborczej, dając te lajki, polubiwszy daną stronę internetową czy wypowiedź danej osoby. To nie ma nic wspólnego z agitacją. My nie namawiamy do głosowania. My wyrażamy w ten sposób swoje emocje. Bowiem doszłoby do absurdu. W sobotę wyborczą, w sobotę, gdzie jest cisza wyborcza, nie moglibyśmy na przykład poklepać kolegi po plecach, który kandyduje i powiedzieć lubię cię, ponieważ no, uznane byłoby to za agitację wyborczą w świetle tej informacji PKW. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia.